Po przerwie związanej z pandemią wróciły dni z Koczowa. To czas zabawy, koncertów i różnego rodzaju imprez towarzyszących. Czekaliśmy na to, aby skoczowianie mogli się znowu bawić na dniach z Koczowa. Daliśmy z siebie wszystko i myślę, że na razie żadnych incydentów nikt nie odnotował. Tych złych oczywiście, tylko same dobre. Pierwszego dnia nie zabrakło propozycji dla najmłodszych oraz występów uczestników zajęć Miejskiego Centrum Kultury Integrator w Skoczowie. Bawiliśmy się z dzieciakami z Miejskiego Centrum Kultury Integrator, które na zajęciach twórczych tańczą, pokazują, co im w duszy gra, cały swój talent muzyczny. Było to przeurocze. Dzieciaki takie naprawdę malutkie, do tych średnich, no coś pięknego. Także to na sam początek. No i co później? Hajdamaki, o których była mowa z Ukrainy, Mysłowic. Także dużo emocji bardzo. W sobotę świętowanie zakończyło się koncertem zespołu Mysłowic. Koncert przyciągnął do Skoczowa fanów zespołu. Dopisała publiczność i pogoda. Myślę, że wszyscy dobrze nam życzyli, bo w tym roku cały tydzień padało, padało również wczoraj. Dziś piękna pogoda, jutro piękna pogoda. Prognozy pokazują, że w poniedziałek pada. Dzisiaj Skoczów również świętuje. W programie drugiego dnia Dni Skoczowa m.in. koncerty, mistrzostwa w rzucie beretem, a gwiazdą wieczoru będzie sarsa. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.